Karolina Czereda, witam Państwa. W środę 23 marca czas rozpocząć wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach przed nami Triduum Paschalne, sklepy dłużej, ogrodzili cmentarz, McDonald's szuka menadżerów, pieniądze na naukę dla niepełnosprawnych i pożar w strefie przemysłowej. Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jutro Wielki Czwartek, czyli początek świętego Triduum Paschalnego w Kościele Katolickim, czas postu i przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. Nie da się przeżyć świąt Wielkiej Nocy, jeżeli człowiek nie przeżywa w odpowiedni sposób świętego Triduum Paschalnego, bo ciężko jest mu wtedy zrozumieć, dlaczego te święta są tak ważne, tak istotne w życiu wierzącego człowieka. Takim bardzo ważnym elementem jest post, który w piątek nas obowiązuje przede wszystkim. Jest to post ścisły. Tego dnia akurat mamy prawo do 3 posiłków dziennie, z czego tylko jeden do syta. Oczywiście jest abstynencja od napojów alkoholowych, jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. To jest taki dzień, kiedy mamy za zadanie się umartwiać, łącząc się duchowo z męką Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. A czy mieszkańcy Żar będą przeżywać ten czas wyjątkowo, czy odmawiają sobie przyjemności? Przede wszystkim przygotowywałam się duchowo w kościele, przeszłam rekolekcje. No. Mój sposób to jest nie przeszkadzać żonie. Ona wszystko robi, a ja pościć trzeba też. Da się wytrzymać? To zależy. A z czego Pan rezygnuje w ciągu tych najbliższych dni, czwartek, piątek, aż do Wielkiej Soboty? To jest jakiś taki rozrywek przede wszystkim, nie? No tak, człowiek się stara wyciszyć trochę, nie tak? Przygotowujemy się przez spowiedź, i tak myślimy o Bogu. Przestrzegać postu. W końcu nie jest tak źle, jak kiedyś dawniej było. Jest dobrobyt ogólnie, nawet biedni ludzie mogą w tygodniu pozwolić sobie na różne rzeczy. Także w tym tygodniu można się obejść bez jakiegoś takiego pożywienia tłustego czy bez alkoholi. W Wielki Czwartek swoje święto mają również wszyscy kapłani na pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Niektórzy mają to za sobą, inni dopiero sporządzają listy, zakupy. Mieszkańcy Żar w większości zostawiają je na ostatnią chwilę. Co kupujemy dzisiaj? Na razie chodzimy za prezentem dla mamy. Z okazji świąt, urodzin? Urodzin. A co na ostatnią chwilę się kupuje? Pewnie jajka. Większość już. Już nawet dzisiaj reszty i w samochodzie jeszcze są. Co już można kupić kilka dni przed? Do pieczenia, schaby, nie schaby, karkówki. To trzeba już zapetlować i jutro, pojutrze piec. A na ostatnią chwilę co? Na ostatnią chwilę? Nie wiem, biała kiełbasa już zamrożona jest. Bo to już wszystko, tylko jajka się gotuje na ostatnią chwilę. I też już są swajskie kupione. Także wszystko jest. Cieszy się Pan na święta? Najgorsze, że człowiek przytuszy i najgorsze, że to na święta trzeba jeść, bo to bez święta, bez jedzenia to co? A już człowiek się stara coś słodko, nie da rady. Takie świąteczne zakupy już za Panem? Jeszcze nie. Myślę, że jest czas. Dziś jest środa, czwartek, piątek. Ileś nakupywać, teraz nie te czasy, że się stało, jak lata, nie będę już mówił, które, bo nie wszyscy wiedzą, jak się stało po nocach, ale teraz idę, kupuję i mam, nie? Prawda? Można na ostatnią chwilę zostawić. Można na ostatnią chwilę, świeże mam przede wszystkim. W piątek, bo w sobotę już nie, ale w piątek to już jest ostatni termin. My razem robimy z mężem zakupy, tak, po obiedzie się już właściwie wybieramy. Poza tym to jutro jeszcze czas jest, nie? Pojutrze. Jeśli zakupy planujesz zrobić jutro bądź pojutrze, mamy dobrą wiadomość. Niektóre sklepy wydłużyły czas otwarcia. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek Biedronki będą pracować o godzinę dłużej, czyli do 22. O godzinę dłużej jutro i pojutrze czynne będzie również Netto. Ostatnim dniem na przedświąteczne zakupy będzie sobota. Tego dnia markety czynne będą jednak krócej, maksymalnie do godziny 18.
Dzika zwierzyna czyni szkody na żarskim cmentarzu. Sytuacja ma się poprawić, bo miasto zamontowało brakujące furtki. Wracamy do tematu grasujących po żarskim cmentarzu saren. Zwierzyna brudzi i zjada kwiaty z grobów. Urzędnicy szacują, że na cmentarzu jest jeszcze od 4 do 6 saren. Resztę udało się przepędzić. Kiedy kupiliśmy dzień wcześniej kwiaty i posadziliśmy na grobach, więc na 3 grobach były łebki poobiedzone, tylko same zielone zostało. Na przykład tam mam taki grób znajomej, która nie żyje, mamy. I tam w ubiegłym roku sadziłam 4 razy kwiaty, te śmierdziuszki sadziłam, bo były znów pożarte. Kiedy przyszłam, co się dzieje? Ale w końcu ja patrzę, bo tak przyszłam jakoś po deszczu czy jak i jest no, ślady sadne. No więc tak, że to jest raz, że kosztowne, a drugie, że nerwy człowieka biorą. By uporać się z leśną zwierzyną, miasto zamontowało brakujące w ogrodzeniu furtki. Dziś instalowano ostatnią. To, co żeśmy powiedzieli przed 2 czy 3 tygodniami, wywiązaliśmy się, furtki są założone. Myślę, że teraz już problem saren po prostu zostanie rozwiązany. Stawili tutaj wszędzie bramki, już jest zabezpieczony teren. Myśli pani, że to pomoże? No, jeśli ludzie znów nie poszanują i nie będą zamykać, no to sarna i tak wejdzie. Nowe bramki kosztowały nieco ponad 6 tysięcy złotych. Już za niecałe 3 miesiące otwarcie McDonald'sa w Żarach. Restauracja poszukuje pracowników. Budowa restauracji McDonald's w Żarach idzie pełną parą. Jak poinformowała nas Jadwiga Wieczorek z Zielonej Góry, właścicielka żarskiego McDonald'sa, otwarcie zaplanowano między 15 a 30 czerwca. Prawdopodobnie restauracja czynna będzie do północy. Pracę znajdzie tam około 60 osób. Rekrutacja na stanowisko menadżerów już ruszyła. Organizuje ją Żarska Fundacja Przedsiębiorczość. Fundacja Przedsiębiorczość podjęła współpracę z pracodawcą, który będzie taką restaurację tworzył właśnie w Żarach. I w związku z tym prowadzimy proces rekrutacyjny dla firmy McDonald's. W pierwszej kolejności poszukujemy menadżerów, którzy byliby odpowiedzialni za pracę właśnie w McDonaldzie. Jest to około 10 menadżerów, których na tą chwilę rekrutujemy, więc zapraszamy do rekrutacji wszystkie osoby, które spełniają oczekiwania. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie fundacja.zary.pl. Wypełnione ankiety należy przesłać na wskazany na stronie adres. To warunek, by wziąć udział w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się 5 kwietnia. Tylko do 30 marca można składać wnioski o dofinansowanie do studiów dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pieniądze przyznawane są na rok akademicki 2016-2017. Na co mogą być przeznaczone? Jest to na przykład opłata za dojazdy na studia, jest to opłata czesnego i także tych wszystkich rzeczy związanych jakby z nauką, czyli nie wiem, zakup podręczników, tego typu rzeczy. Wnioski przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ulica Artylerzystów 6. Dotacja na studenta może wynieść do 2,5 tysiąca złotych. Pożar w żarskiej strefie przemysłowej. Dziś po godzinie 13 w firmie Sage Automotive Interior najprawdopodobniej zapaliła się sadza w kominie przemysłowym, służącym do odprowadzania spalin z produkcji. Straż pożarna ewakuowała 34 pracowników. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu pojawiły się 3 zastępy straży pożarnej. Mistrzostwa województwa w tenisie ziemnym młodzików, które zostały rozegrane w Zielonej Górze, zostały zdominowane przez zawodników klubu tenisowego z Żar. Bezkonkurencyjny okazał się Jan Kuźniar, który wygrał zarówno w singlu, jak i w parze z Kacprem Zychem w grze deblowej. W finale Janek i Kacper pokonali Daniela Białonogę z Żar i Filipa Bojko z Zielonej Góry. Drugi w singlu był Kacper Zych. Tuż za podium uplasował się Daniel Białonoga. Trenerem naszych młodych tenisistów jest Piotr Gorczyca. Jutro pogoda bez zmian. Będzie ponuro i deszczowo. Mateusz Szyziewski, zapraszam na prognozę pogody z telewizją regionalną. W środę słupki rtęci wskażą 7 stopni Celsjusza w Żarach i w Gubinie, do 8 stopni w Szprotawie. Czekają nas przelotne opady deszczu. Na słońce musimy jeszcze poczekać. Ciśnienie 1008 hektopaskali.
Z życzeniami powędrujemy jutro do Pelagi i Feliksa. Solenizantom już dziś życzymy spełnienia najskrytszych marzeń i wiele radości. Pozdrawiam, Kamila Benesz. W wiadomościach to wszystko. Już za chwilę program Poznaj swoje miasto. Dziś Rafał Szymczak opowie o historii żarskich cegielni. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.